wystarczyło nam w tym roku, nie wiem jakim cudem, lampa tylko na tyle choinki. Dzień dobry, dzień dobry, witamy was w pierwszym vlogmasie! Grudzień się zaczął! Jej, najpiękniejszy okres na świecie! Jest! Tak, Konie? Tak. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek pierwszego vlogmasa. Dzisiaj będziemy ściągać wszystkie ozdoby. Tak, świąteczne. Nie będziemy jeszcze ubierać, bo to wiadomo, wszystko trzeba przeczyścić i tak dalej. No generalnie vlogmas trochę się zaczął już wczoraj, bo pokazywałam wam kalendarze adwentowe dla chłopaków i w topę z nimi. Dzisiaj będziemy pierwsze okienko otwierać. Natomiast dzisiaj mam dla was ważną informację, jako że to pierwszy vlogmas. Na Instagramie będą pojawiać się zadania dla was. Także możecie być z nami tutaj i na Instagramie i za każdym razem codziennie będzie też jakieś zadanie dla was i to będzie taki kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że to się wszystko uda, to jak sobie zaplanowaliśmy, więc tutaj wam podrzucamy nasze Instagramy, bo Krzyś też pewnie będzie udostępniał i zapraszam was tam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie jakby jeszcze bardziej podkręcić tą atmosferę świąteczną, to zadbamy o to. Prawda, Miki? Tak. Tak. Bąsu, bąsu, bąsu. Bąsu, bąsu, bąsu. Daj butlę. Dobra, butla musi być. Musimy się teraz przebrać. Krzyś idzie na strych. Czyli to jest takie, jak Krzyś wychodzi na strych i ściąga te wielkie pudła, to jest ewidentnie otwarcie sezonu czerwonego po prostu. Świątecznego, tak? To czuję ten klimat. Staramy się wam go wrzucić w wasze domy. Tak, wcisnąć, tak! A! Dobrze, to ja idę na strych, pościągać wszystko, jeszcze wynieść inne pudła przy okazji. Tak, tak, fajnie było to. Dużo, a to takie, co tu jest, to co? Zacznijmy kolejny vlog od problemu, bo pokażemy wam, o co chodzi. Mikołaj sobie tutaj robi zjeżdżalnię, ale mamy tam takie magiczne pudło, które totalnie nie wygląda i chyba w te vlogmasy jeszcze będziemy robić tutaj barierkę, bo na razie mamy po prostu taką prowizoryczną, ona jest, ale no nie chcemy, żeby to tak wyglądało, więc coś będziemy kombinować, bo to pudło właśnie jest takim zabezpieczeniem, żeby Mikołaj sobie mógł tutaj luźno biegać i tak dalej. No, ale to jest, wiecie, tymczasowe. Dobrze, moi drodzy, tak. O, mogę otworzyć dzisiaj pierwszy ten. Burżuła. No tak. Jej! Dobra. Tata wychodzi na strych, kochanie. Będziemy ściągać wielką choinkę. W tym roku to będą takie, wiadomo, że w tamtym roku mieliśmy takie pierwsze święta z Mikołajem i to były niesamowite święta. Te są podwójnie niesamowite, ponieważ Mikołaj już bardziej to wszystko będzie jakby zwracał na to uwagę, no nie? Mikołaj, zostaw lampkę. No to idziemy stąd, bo tutaj jest... Tutaj jeszcze nie wchodzimy. Potrzebuję zmienić baterię i... O, dziękuję. Wyczarowałaś. Skąd ty to... Gdzie ty to trzymałaś? Świąteczny nastrój. Tak, tutaj jeszcze nie mamy lampy. Kiedyś ta lampa będzie. Obiecuję. Kiedyś będzie. Otwieramy. Otwierają się schody. Tam mamy wszystkie ozdoby. Wszystkie ozdoby, zaraz popatrzmy, co tam mamy. Patrzysz na mamusią? W tym roku kupujemy już na to pojemniczkę. Masz? Tak. Otwarte było? Tak. O. O. Nie ma tutaj. Tam dałam mu Grincha. O nie, spada tu mnie. O, jaki ciężki. Tu gdzieś będą te kubki. Ale... O. Uważaj, że tam koło ciebie. No właśnie. Święto najważniejsze. Ja muszę jeszcze jechać do Akszona, ja nie mam wszystkiego. O. Koła święto. O Jezu. O. 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 Oj.
Pokażemy wam, jak to tutaj teraz wygląda. Tylko zamkniemy schody. Dużo tego mamy. Dobra, pudła zaczynają się tutaj. I ciągną się tam daleko, hen daleko. Spociliśmy się. To jest nasza choinka akurat. Mam nadzieję, że nie jest do góry nogami. Ja też. W ogóle w tym roku zastanawiam się, czy by nie zmienić miejsca na choinkę. Chodź, ale wstawaj. No. Super, brawo, pięknie! Teraz słuchajcie, musimy się pozbyć kominka, który jest drugim kominkiem w salonie. Bo nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie będzie stała choinka tak jak zazwyczaj. No ale to się jeszcze okaże. Krasnale, Mikołaj, tak jak ty. Twojego wzrostu są. Krasnoludy wielkości Mikołaja. Na szczęście, słuchajcie, mamy catering, więc nie musimy gotować, bo teraz przed nami taki ciężki okres, pracochłonny. O, uważaj, Miki, pupom. Więc dzisiaj serwuje mama makaron w sosie śmietanowo-szpinakowym. Mikołaj uwielbia ten catering, powiem wam, że nawet je lepiej niż moje obiady, więc bardzo się cieszę, że mu smakuje. Uważaj, Mikiś. A co ty tam robisz? Nie kręć lampką, kochanie. Ta lampka zaraz spadnie. Ej, Mikołaj, zostaw, zostaw, zostaw lampkę! Łobuzie, idź mi stamtąd. Już? Mama mówi nie. A ty robisz swoje. Zrobimy sobie dzisiaj przegląd rzeczy, które mamy. Tak. Żeby wiedzieć, czy mamy wszystko. Raczej mamy wszystko, skoro się wcześniej mieściliśmy i wszystko zawalaliśmy świątecznie, tak w tym roku pewnie też się zmieścimy. Ale bez to potrzeby jest kupowania nowych rzeczy. Wiesz, jak to jest, kochanie. Jak to jest? No, ma być pięknie. Jest pięknie. O! Ha! Mikuś, chodź zobacz. Zobacz, jakie krasnale tu są. Kto to tutaj przyszedł? Krasnoludki Mikołaj. O, woli miski dla tu. Chodź, chodź tutaj, zobacz, trzy są. Yeah, Miki. Co to? No i zobacz. No jest coś ciekawszego. Pogoda. Jest, jest taśma. Kto to? Jak je nazwiemy? One czekają, żebyś je nazwał. Ale cieplutkie. Czad. Jest naprawdę dobre. Przywożą codziennie rano o 5 albo o 6, w zależności jak dojadą. Tak, to nie jest żadna współpraca, po prostu kupowaliśmy sobie sami jedzenie, może to nie wygląda, ale pewnie będzie smaczne. No może to danie nie wygląda, ale ten, no jest akurat dobre, na kiepskim daniu pokazałam, ale jest naprawdę dobre. Dotychczas może się zdarzyło mi jedna surówka, która mi nie smakowała. Mhm. Nie, no wszystko jest bardzo dobre. Pyszne. Jemu smakuje. To jest najważniejsze, że jemu, bo myśmy się martwili, tak, że jak weźmiemy catering, no to Mikołajowi może nie do końca smakować. A tymczasem Mikołaj bardzo lubi. O, już brzuszek masuje. Głodny brzuszek. Głodny brzuszek. O, głodny brzuszek. Szósty brzuszek. Brzuszek będzie jadł, tak? Widzicie. Dieta dla nas wyszła taniej niż kupowanie w sklepie i gotowanie. Tak. To dla nas akurat tak wyszło. Nie wiem, jakby wyszło dla was, ale dla nas było to o wiele tańsze. Więc jednocześnie zaoszczędziliśmy. Nie mamy naszej trójki. Tak, nie mamy przy tym pracy. Ja wiem, bo mówiliśmy wam, że braliśmy w tamtym roku dietę catering, ale nie był taki dobry. Taki smaczny jak ten. Nie był. Bo ten jest taki bardzo domowy, fajny. Tak, a druga rzecz, w tamtym roku zrobiliśmy sobie tak, że zamówiliśmy 5 posiłków dziennie i to była kiepska sprawa, ponieważ nawet nie mieliśmy kiedy tego jeść. Mhm. I wzięliśmy sobie jakąś dietę. A tu wzięliśmy standardowe po prostu jedzenie.
I ostatnio były na przykład pierogi. Tak, bar z łóżkami. Bar z łóżkami jedliśmy wczoraj. Także no rewelacja. Jest mega smacznie, tak domowo. O wiele lepsze to było niż jakieś takie diety. Ten. No ale wiadomo, że mają też na stronie i wege, i rybną jakąś dietę. I dla sportowców no dużo różnych możliwości. Natomiast my mamy standard i to był super wybór ze względu też na tego małego mężczyznę. Tak, bo Mikołaj to wszystko lubi, tak. Wszystko mu mega smakuje, naprawdę. Wcinacz, jeszcze wcześniej, bo na próbę braliśmy najpierw tą dietę, to Marta sobie wzięła 1500 kalorii, tak. Ja sobie wziąłem 1900 i Mikołaj wyjadał Martę, także nie miała co jeść. No i teraz wzięliśmy dwa razy po 1900, no bo mamy generalnie pracę siedzącą, tam ćwiczyć to byśmy chcieli, ale wychodzi jak wychodzi. Teraz jest super. Oczywiście można to odgrzać też normalnie na patelni, czy tam w garku, jeśli byście chcieli. Ale tak jest szybciej. Nie mówiłam, że teraz mamy trzy posiłki. No, trzy posiłki. Masz radę? Tak. Trzy posiłki, ale są mega dobre. Tak, jest śniadanie, obiad, kolacja, jest sztos. No i to... Nie mam radę jedną ręką. No, ja to trzymam. Specjalnie ci tak... Ale z tej strony trzymałam. No, ja chcę z tej strony ciągnąć. Komponuj się ze mną. Teraz tu. Dziękuję. Ależ proszę. I sprawdzimy, jak smakuje. Myjemy bezpośrednio z pudełek, dzięki czemu nie mamy mycia. Czyli zmywarka też mniej idzie. No wiecie, oszczędność jest tylko raz, że na produktach, które trzeba kupić, dwa, przede wszystkim to jest smaczne i dlatego o tym mówimy, bo poprzednim razem byliśmy tak sceptycznie nastawieni, zastanawialiśmy się, czy w ogóle brać w tym roku. Natomiast oszczędność na energii, na wodzie, na czasie, piekarnik nie idzie, kuchenka nie idzie, idzie tylko mikrofalówka teraz. Tylko i wyłącznie albo kuchenka, jeżeli przygrzewamy na kuchence, nie? No, szpinak wchodzi bardzo. Dobre. To prawie nam wszyscy widać, widać, więc Mikołaj będzie ci łatwiej. Góryć paruszkami? Pięknie! Brawo! Ja chcę taką bajkę znaleźć w tym roku. Jak byłyśmy z moją siostrą małe, to był taki Renifer Rudolf. To była, wiesz, rysunkowa bajka. Tam były takie przepiękne piosenki w tej bajce. Tak bym chciała obejrzeć tą bajkę. W tym roku musisz mi znaleźć, kochanie, Rudolfa. Dobrze, będziesz śpiewać? Mhm. Dobrze, to cię znajdę. Super. Ja przedmuchata. I do buzi. Pięknie. Pięknie. Musisz mieć siłę, bo dzisiaj będzie dużo przygód. Zjedliśmy, więc możemy wrócić i zabieramy się za otworzenie wielkiego pudła z choinką, bo ona jest 100% PE, czyli w tym momencie ma takie jakby igiełki, imitujące igiełki. Mamy już ją któryś rok i cały czas się fajnie sprawdza. Tak, jak znajdziemy, to wam podlinkujemy. Nie wiem, czy ona jeszcze gdzieś tam... Znaczy, na pewno będzie jej teraz więcej, ale w opisie damy wam linka po prostu do tego typu choinek. O. O, Mikuś, idzie. O, szedłeś. Na chwilę. Świetnie. Brawo, to jest najdłuższa trasa! Ale szybko szedłeś i daleko szedłeś, brawo! I autko masz, tak? Takie masz autko? Super masz autko, jak tatuś z mamusią, no? Takie samo. A tutaj dzieje się... Magia. Magia świąt. Gdzie ty jesteś? Chłopaku! Kto tu wszedł? A tamtą taśmę mi dasz? Co jest...
za pudełkiem. Wkładamy taśmy, tak? Tak, tą taśmę. Dziękuję. Dasz do kosza? Wyrzucisz to do kosza? Idziesz wyrzucić, super. No to chodź. Oj. No i wyrzuć do kosza. Super. Brawo. I zamknij. Tak. Ekstra. Teraz świetnie. Otwieramy choinkę. Chodź. Idziemy otwierać choinkę, Mikuś. Zobacz. Co tam jest? Co jest w środku? Co jest w tym środku? Co to, choinka? Jej! Takie wielkie pudło. Jacie. I właśnie tak jak mówiłem, ona właśnie tak wygląda i ma takie igiełki jak prawdziwa choinka. Tak? I kuje też jak prawdziwa choinka. Uwaga na paluszki. Będziemy wkładać choinę. Wejdź! O, dziękuję! Dobra, teraz mi mówcie prosto. Ciekawe jak to będzie z Mikołajem i choinką. No. Dajcie znać jak to wasze dzieci i choinka. Odkręciłam, co mam zakręcić. Piękna jestem, choinka. Już wiem, że nie będzie problemu. Bo się gokuje. Bo gokuje! Rośnie. Nie jestem w stanie objąć cały, bo tam idzie jeszcze do góry. Ała! Ała! Kuja grzyba. Co tam znalazłeś? Och, dziękuję, śmietek. O, śmietek. W tym całym grajdolniku, kochani, to jest najmniejszy nasz problem. Ale dziękuję ci bardzo, brawo, super, że to znalazłeś. Brawo! Tam wrzuciła mamusia. O, tutaj się cofnę, to zobaczycie ją w całości. Jak się cofnę, o. Tak ją teraz widać pięknie. Tylko ona nam praktycznie sięga do sufitu. Bo myśmy zaszaleli z choinką. Z wielkością choinki, żeby była jak największa. Bo potrzebujemy większy dom, kochany. A ty gdzie się wspinasz, kolego? No to działamy. Tak, wrócimy jak choinka nabierze takiego kształtu, jakie ma być i będziemy zakładać lampki, ale ja w tym roku mam inny sposób zakładania lampek. To znaczy? I tak będziemy robić, że zakręca się po tych, po gałązkach i wtedy ta choinka cała tak pięknie świeci. Dobrze, to spróbujemy, a ja znajdę lampki. Jeszcze jak będzie stojak zamknięty, bo... ma dojść ten stojak, taki obudowa taka z tego jak mamy podkładki na stół. Mm-hmm. To nie wiem czy on będzie dobrej wielkości, bo nie miałam stojaka, żeby przymierzyć i na pałę zamówiłam. No bo to są średnice różne, no nie? Jak choinki, te stojaki mają różne... A stojaki się zakłada już na stojącą choinkę, czy przed włożeniem choinki? Nie no, będziemy musieli to wyciągnąć po prostu. Okej. Okay. No bo nie mam go teraz, nie? I nie oszczędzamy światełek, bo mamy jeszcze... Nie, za każdym razem robimy tak, to samo. Mamy jeszcze drugie światełka, które są identyczne jak coś. Więc nie oszczędzamy na światełkach. Tak.
ja wdrożę mój pomysł innowacyjny. Myślałam o nim cały rok i w tym roku to zrealizuję. W tym roku, nie wiem jakim cudem, lampa tylko na tyle choinki. A tu się uznaje, że w tym roku robi bardzo gęsto, nie będzie oszczędzać, nie. Bo zawsze oszczędzamy, a później zostaje. No i tak sobie pooszczędzaliśmy. Znaczy, nie pooszczędzaliśmy. No bo jak nie oszczędzać, to już na grubo, nie? To już wyszczelać się ze wszystkiego, co się ma. Kolejny vlog i kolejna wtopa. Jedziemy jutro po lampki. Mhm. Powiedzieliśmy, że są dostępne. Więc podskoczymy, bo już dzisiaj nie da się. I pokażemy Wam efekt końcowy. Tak trochę to się przetnie, ale pokażemy Wam, jak to wygląda, no nie? Jutro. Do zobaczenia jutro. Życzymy Wam ciepłego wieczorku. I co? Zadanie na Instagramie. Tam wpadajcie. Martusia wróciła do domu, uczekałem się. Oczywiście sytuacja najgorsza to taka, że tylko Marta wyszła i jakieś 10 minut później Mikołaj walnął się w głowę i ma przez całe czoło wielki ślad na głowie. Limbo. Mamy lampki, są trochę inaczej zawijane, ale świecą tak samo, więc kończymy choinkę. To jest plan na teraz. Dobrze, lecimy. Mamy teraz 2000 lampek, tu jest 1500, więc w sumie będziemy mieć 3500 lampek na choince. Jeszcze kupiłam 1250, gdyby nie wystarczyło tych jakimś cudem, ale mam nadzieję, że nie. Zobaczymy, czy będziemy je oddawać, czy nie, bo one są w taki sam sposób zawijane jak te. One też mogą być na zewnątrz, więc jak kiedyś dorobimy jakiegoś dziewka, które zdzierży żaróweczki, to może się przydadzą, bo to są żarówki, które są na zewnątrz i mogą być w środku i na zewnątrz. Widzieliśmy je na Allegro, więc też Wam je podlinkujemy, bo wiem, że Action nie jest w każdym mieście i czasami no, nie ma jak do niego dojechać, więc jak coś to też dajemy te same lampki, bo patrzycie na specyfikację w opisie. Mamy to! Jest przepiękna! Nie zgadniecie? Jest tutaj... Ile? 4725 lampek! Prawie 5000 lampek LED jest na tej choince. Ale wygląda... No już to cofnę się. Tu z prawej strony spuściliśmy roletę. Tam z lewej strony jest światło. Tak. Żeby ją pokazać. Ale świeci się o życie. Mega! No to jest... Kochanie, teraz ta choinka wygląda jak w tych centrach handlowych, czy to jest tak pięknie poubierane są te choinki. Stwierdziliśmy, ona jest tak pozawijana tymi lampkami teraz, że nie wiemy, czy po prostu tak jej nie schowamy do pudełka. Bo zawijać to znowu to jest tyle roboty. No, ale tak powiem Wam, że na styk nam siadło. Gdybyśmy mieli jeszcze, wiesz, kupiłabym dwa razy po 2000 i szkoda, że tego nie zrobiłam, to by jeszcze, wiesz, ten dół ładnie... Weszłoby. Weszłoby. Podejdźmy bliżej, zobaczmy kukunz Martusi. Widzicie, jak tam... Jest to głęboko wciśnięte, dlatego potrzebowaliśmy aż tyle lampek, bo są jedne dalej, drugie są bliżej. Nie tylko jest jakby po zewnętrznej stronie choinki, tylko jest bardzo dużo ich tam wewnątrz, co widać właśnie teraz, jak to wygląda. No po prostu wygląda to już ładnie bez bombek, a z jakimiś takimi dodatkami. Tylko zobaczymy, bo ja mam dwie opcje na choinkę. To Wam zaraz pokażę, siądę i pokażę Wam takie inspiracje, które mam na ten rok. Jedna to jest tak przesycona ozdobami, tak na maksa, a druga jest taka właśnie tylko i wyłącznie światełka i troszeczkę ozdób. To są dwie skrajne propozycje. Nie mam pojęcia, co wybrać. Nie, ja myślę, że może zróbmy w tym roku taką delikatną.
Tylko nie, ona za dnia będzie nie wyglądać pewnie dobrze. No właśnie, no. O to chodzi, że za dnia... No, nie wiem, za dnia to będzie pusta choinka, no. Z kablami. No bo wiesz, jak to za dnia wygląda. Musiałaby być, musiały być te lampki, takie te żyłki, żeby nie było widać, ale do tego to bym musiała nakupić. Zrobimy papa. Papa. I do zobaczenia jutro. Tak? Papa. Buziak. Mikołaj. Zrób papa. Czas na zawieszenie kalendarzy adwentowych. Mam tutaj dwa. Także chłopaki, o, zawiesimy i od razu będziemy otwierać. Mam nadzieję, że karnisz nie zrobi takiego. Ano, ale chyba nie. Takiego. Może nie. Chcemy zawiesić do Mikołaja, czy otwieramy? Tak, tak. Najpierw ten. Kurczę, to jest dwójka. Mam nadzieję, że dwójka wytrzyma do jutra. O nie, najwyżej od razu otworzymy też dwójkę. Dobra, idziemy do Mikołaja. Jest i drugi. Pięknie to Martusia popakowała wszystko, tak to ułożyła, nie wiem jakim cudem zrobiłaś z tego choinkę. Ja też nie wiem. Ale jest sztos. To jest twoja choinka. Twój kalendarz. Bierzemy jedynkę, szukamy jeden. Tata, czy ty widzisz jeden? Jeszcze nie widzę. Ja też jeszcze nie widzę. Widzę. Tu jest. Mamy. Ten prezencik ściągamy. Tak? No. No, ten. Czekaj mi gołę, bo to bardzo wysoko. O! No, ściągnij. Ściągamy. Co to może być? O, proszę. Teraz będziemy otwierać, to pójdziemy do nas do sypialni otworzyć, co? Otworzymy. Mam otworzyć. Zobacz. Mama ci pomoże. Czekaj, co tam jest? No, teraz już dasz radę. Spróbujesz sam. I jednak ja. Co to? Łódeczka do kąpania. Jaka super zielona. Będziesz się kąpał dzisiaj z łódeczką? Ona pływa. No. Można włożyć do łódeczki śmiotki. Brawo. Nowe zastosowanie łódeczek. Nigdy nie, o co chodzi. To jest twoja łódeczka dzisiaj, tak? Dobrze. Teraz czas na tatę. Na mamę. Na mamę? Na mamę czas. A, mamy czas. Ja wykorzystałem z zeszłego roku pudełko, które dostaliśmy, bo tu już było tak fajnie porobione wszystko. Tu mi się coś nie zmieściło, trochę się wybałuszyło, ale chyba nie wiadomo co ale to jest. Ale dopiero 17! Trochę widać, ale nie wiadomo. Ja wciskałem tak, jak się mieściło, więc kolejności tu nie ma żadnej. Pomożesz mamusi otworzyć? Otwieramy ten. Otworzysz go. Tutaj, tą szufladkę. No. To nie tą, nie tą, tą. No. Jest! Co to? O, ty jeszcze cukiereczki dawałeś! Da? Płatki pod oczy, dziękuję. Powiedz, że są podwójne. Mamy cukierki! Dziękuję! Ale idealnie! Pani, najpierw trzeba ściągnąć. Co to? Chodźcie, że są podwójne. Tak, kochanie. O nie, dziękuję. A miałam sobie kupić płatki pod oczy. Intensywne nawilżanie. No trafiłeś, kochanie, w punkt. Był punkt, oko. O ja, będą dzisiaj płatki pod oczy. Tu masz jeszcze, proszę, bo ci spadło. Spróbuj. Hmm. Tego jeszcze nie jadłaś? Tak? No. Piernicz.
Chcesz też troszkę? Czuć święta? Zyskuję w trakcie jedzenia. Damy gryza. Porządny to był gryz. Jak w połowę, ponad. No. Jakie to dobre. Że też ci mama nie zapakowała żadnych słodyczków. Ja chwytam. Przejmuję kamerę. Jest jedyneczka. Ja już tu widzę, Wiem do rąk, idealnie. Czyli musisz mi go całego wmasować. Tak, całe twoje kochanie. To będzie krem po twojej stronie łóżka i będzie masowane tylko twoje. To będzie stał i będziesz mi smarować tylko moje ręce, żeby przypadkiem nie poszło tego za dużo. Ja też będę dozował, żeby to trwało dłużej. Aha, dobrze, czyli ty dozujesz krem? Proszę. No to co? Widzimy się już jutro! Na kolejnym otwieraniu prezentów. Zobaczycie, co jutro Martusia dostanie ode mnie. Krzyś ode mnie. Nie mam pojęcia, co to będzie. I Mikołaj od nas. Tak. No i na Instagramie otwieramy kalendarz adwentowy jeszcze inny. Mój, który dostałam. Więc tam was też bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczyska. Całujemy mocno, ściskamy. I pamiętajcie o zadaniu, które jest na Instagramie. Pa! Zrobimy papa. Pa. Pa. O, jaki słodki.